Po awansie z baraży praktycznie nie mieliśmy czasu na przygotowania do sezonu i ta pierwsza odsłona wejścia w Ekstraklasę była bardzo słaba w naszym wykonaniu. Wiadomo, że te transfery praktycznie do końca okienka szukaliśmy wzmocnień. I właśnie ta przerwa, o której właśnie mówię, miała nam dać taką nadzieję poprzez pracę, że odbudujemy, powiedzmy, no przede wszystkim taki konkret, jeżeli chodzi o ustawienie zespołu, jeżeli chodzi o dyspozycję zespołu, jeżeli chodzi o motorykę. I wydaje mi się, że wrócę do meczu z Wisłą Płock, który pokazał zupełnie inne oblicze. Zastosowaliśmy nowe ustawienie 4-2-3-1 w tamtym meczu, odrobiliśmy straty 0-2, wygrywając 3-2. No i dzisiaj właśnie z taką nadzieją dużą, mając taką energię z tamtego spotkania, przyjechaliśmy do Warszawy. Wiem, że Legia jest faworytem, ale zaprezentować się w taki sposób, żeby poszukać punktów, wygrania meczu, bo wiadomo, że mecz jest... Oczywiście Legia jest faworyt, my w zasadzie jesteśmy jak gdyby z pozycji tutaj medialnej kopciuszkiem, ale wydaje mi się, że zaprezentowaliśmy się bardzo godnie i jeżeli mogę po meczu powiedzieć, takie mi słowo przychodzi na myśl, szkoda. Szkoda, że tutaj nie zapunktowaliśmy, szkoda, że nie zagraliśmy o zwycięstwo, bo uważam, że przebieg spotkania pokazał naszą odważną grę, zdecydowanie, taką zdecydowaną taktykę. Założyliśmy sobie nie tylko się bronić przed Legią na własnej połowie, ale też zakładaliśmy bardzo dużo momentów, szczególnie w pierwszej połowie wysokiego pressingu. Do przerwy był wynik 1-2, ale tak naprawdę w sytuacjach podbramkowych wydaje mi się, że było porówno i Legia miała takie momenty. My też mieliśmy, na pewno w tych momentach do przerwy zabrakło w niektórych sytuacjach precyzji w strzale, ale w niektórych momentach polu karnym zabrakło dobrych decyzji, większego gdzieś tam pomysłu. Mimo że przegrywaliśmy 0-2, nie rezygnowaliśmy z takiej taktyki wysokiego pressingu i tak powiedzmy charakternie dopięliśmy do tego, że wróciliśmy do gry po bramce z rzutu karnego Bartka Śpiączki i takim świetnym rajdzie Marcela Wędrychowskiego, zasłużony rzut karny. W przerwie mieliśmy świadomość tego, że grając tutaj u murowanego faworyta, jakim jest Legia, że jesteśmy w grze, że powalczymy i wydaje mi się, że druga połowa może nie była aż tak dynamiczna w naszym wykonaniu jak pierwsza, ale też jak gdyby na ile mogliśmy, staraliśmy się grać też nie tylko na własnej połowie, ale też atakować Legię w fazach obronnych na ich połowie. Też były momenty, kilka oskrzydleń, dośrodkowań, były strzały. Na pewno Legia tych sytuacji po przerwie miała może nie więcej z gry, ale przede wszystkim, jeżeli Legia tych sytuacji, które stwarzała, to przede wszystkim sporo tych stałych fragmentów gry, rzutów rożnych. I te strzały z daleka były dosyć groźne, ale dzisiaj też można pochwalić dyspozycję Maćka Gostumskiego, który naprawdę w wielu sytuacjach pokazał taki kunszt bramkarski. No, byłem teraz w szatni. No szkoda, naprawdę szkoda, bo czujemy taki po prostu wątek, że dzisiaj byliśmy w stanie tutaj powalczyć o punkty, wywieźć tą punkty. Wiadomo, że w tabeli jesteśmy nisko, jest tylko 5 punktów, ale nie chcę grzebać tam w historii dalej, ale od tego momentu, kiedy była właśnie ta przerwa na reprezentację, mecz z Wisłą Płock, dzisiaj z Legią Warszawa, która moim zdaniem jest bardzo dobrą drużyną, zresztą zaprezentowała ostatnio w pucharach dobrą dyspozycję, to wydaje mi się, że przede wszystkim nie możemy spuścić głów, sumiennie pracować, przede wszystkim czuć, żebyśmy czuli tą własną wartość. Oczywiście my nie będziemy Legią Warszawa, Lechem Poznań, Pogonią Szczecin czy Zagłębiem Lubin, ale też w swoim zespole mamy zawodników, którzy mają też swój określony potencjał i moim zadaniem jako trenera jest wydobyć ten potencjał maksymalnie z tych chłopaków. Ten mecz dzisiejszy pokazał, że stać ich na dobrą grę. Na pewno musimy wyeliminować błędy, bo tego nie powiedziałem. Bramki strzeliliśmy sobie dzisiaj sami. To jest na pewno nasza bolączka, bo nawet tydzień temu z Wisłą Płock Wisła prowadziła 2-0, ale tak naprawdę niewiele na boisku zrobiła, ale jednak właśnie to jest nasz mankament, że grając, mając swoją taktykę, w łatwy sposób tracimy bramki, to jest do wyeliminowania. Jeżeli to nam się uda, to uważam, że możemy być zespołem, który swoje punkty w tej lidze będzie zdobywał i które dadzą nam, powiedzmy, to, nad czym pracujemy w kontekście tabeli. Chcielibyśmy się wydostać z tej strefy spadkowej. Taki nasz jest cel.